Dzień dobry. Powoli się już zbieramy na spotkaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. No dobrze, także mamy 10:01. Chciałabym Państwa serdecznie przywitać na pierwszym spotkaniu w tym roku, organizowanym przez firmę ADT Group. Pierwotnie mieliśmy się spotkać stacjonarnie, niestety ze względu na aktualną sytuację pandemiczną byliśmy niestety zmuszeni do przeniesienia spotkania w formę online. Natomiast mam nadzieję, że i tak czy siak spotkanie spełni Państwa wszelkie oczekiwania. Dzisiaj powiemy kilka słów na temat Metalik, rozwiązania firmy Commvault w składzie Kamil Mazurek oraz Marcin Płatyński. Przybliżymy Państwu najważniejsze zalety rozwiązania Metalik, przedstawimy Państwu ścieżkę ochrony Office 365 przed atakami ransomware, czy przedstawimy Państwu demo lab dotyczący właśnie Metalika. Chciałbym powiedzieć, że spotkanie jest nagrywane i będzie na dniach dostępne na naszej platformie YouTube, gdzie serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z pozostałymi treściami naszych webinarów. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania do naszych prelegentów, to serdecznie zachęcam do zadawania ich tutaj na czacie, a my postaramy się odpowiedzieć na nie. Dodatkowo pod koniec spotkania odbędzie się krótki quiz na platformie Kahoot, gdzie będzie 7 krótkich i łatwych pytań. Będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody. Jedyne, co jest wymagane, to to, żebyście Państwo mieli dostęp do telefonu, tabletu czy laptopa z dostępem do internetu. Po ostatniej części poprowadzonej przez Marcina wszystko wytłumaczę, jak właśnie się dostać do danego quizu oraz przedstawię Państwu instrukcję. Ja teraz mikrofon przekazuję Kamilowi. W razie jakichkolwiek pytań jeszcze raz serdecznie zachęcam do zadawania ich na czacie i do usłyszenia z Państwem przed godziną 11. Dziękuję bardzo. Dzięki, Alu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamil Mazurek. W ADT jestem odpowiedzialny za utrzymywanie relacji z klientem, jako menadżerem, czyli reprezentuję klienta w firmie, dystrybucji i u producenta, dbając o jego interes. Przedstawiając agendę, powiem dwa zdania o naszej firmie, jedno zdanie o Commvaulcie i dużo więcej zdań o Metaliku. Ale będę starał się przekazywać tylko konkretną wiedzę, tylko konkretne informacje, żeby zostawić więcej czasu na pokaz, na szkolenie. A więc przechodząc do firmy ADT, jesteśmy w 100% niezależnym integratorem z polskim kapitałem od 2009 roku na rynku. Naszym klientom pomagamy obniżyć koszty zakupu sprzętu IT, obniżyć ryzyko utraty danych, czy też zniwelować braki kadrowe. Specjalizujemy się w obszarach z przechowywania, zabezpieczenia, udostępniania danych, projektujemy, dostarczamy, serwisujemy, rozwijamy systemy dla największych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, między innymi Bank ING, Warta, GUS, Ministerstwa, NC+. Myślę, że warto tutaj nadmienić nasze przewagi. Utrzymujemy serwis prowadzony przez inżynierów 24 godziny na 7. Nasi inżynierowie ponad 90% zgłoszeń serwisowych rozwiązują sami. Jesteśmy certyfikowanym partnerem wielu producentów, w tym Commvaulta. Na stronie Commvaulta jesteśmy jedną z wielu zrekomendowanych firm.
chyba jest ich 14, w zeszłym roku było ich troszkę mniej, 8, my tam już znajdujemy się od lat. Dobra, przechodząc do naszego spotkania, jedno zdanie o firmie Commvault. Myślę, że wielu z Państwa nie trzeba jej przedstawiać. Dojrzały producent od ponad 25 lat na rynku. Warto zwrócić uwagę, że od 10 lat w tabeli liderów w Gartnerze. Commvault jest unikalnym oprogramowaniem do ochrony, zarządzania danymi, archiwizacji, migracji, zawiera deduplikacje, możliwości wyszukiwania informacji zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Przechodząc do produktu Commvaulta, jakim jest Metallic? Metallic jest połączeniem Commvaulta i chmury Microsoft Azure. Pod względem technicznym jest to Commvault bardzo mocno upakowany, bez zaawansowanych feature'ów, których większość klientów nie używa. Geneza Commvaulta, myślę, że tutaj zrodziła się z kierunku wielu klientów w stronę chmury, wymogów, jakim jest time to market, szybkość budowania usług i tak dalej. Commvault idzie tym torem. Patrząc na obecną sytuację, z jaką się mierzymy, czyli załamanie łańcuchów dostaw, trudności ze sprzętem, bardzo duże rotacje pracowników, brak kwalifikowanych pracowników, to stąd powstał Metallic. Metallic, który bierze odpowiedzialności na siebie, takie jak utrzymanie systemu, dostępność do danych, support. Tak więc odchodzi nam część odpowiedzialności. Przechodząc już do takiego krótkiego opisu Metallica. Metallic jest na bazie Commvaulta, czyli posiada bogate portfolio agentów, uproszczone zarządzanie. Inżynier Marcin udowodni nam, że konfiguracja jest w zaledwie kilka minut. Mamy elastyczne miejsce wybór przechowywania danych, czy to w chmurze, czy to używając lokalnych zasobów, czy to tych i tych. Odizolowane, odporne kopie danych, wielopoziomowa ochrona, autoryzacja, autentykacja, audytowanie, wysokie możliwości wyszukiwania pojedynczej skrzynki, pojedynczej wiadomości z Teamsów przykładowo, pojedynczego pliku w dowolne miejsce, zgodność z regulacjami. Przechodząc do pytania, w takim razie, co możemy chronić i jak to jest licencjonowane? Na pewno najbardziej promowane rozwiązanie, czy warte uwagi Państwa, jest backupowanie Office 365, jak i końcówek. Tutaj storage jest nielimitowany, retencja danych w przypadku poczty również bez ograniczeń czasowych, natomiast w końcówkach jest to 2 lata. Nie ma także kosztów transmisji danych, czyli jest prosto do określenia koszty licencjonowane per użytkownik. Dodatkowo mamy możliwość backupowania Salesforce'a, VM-ek, Kubernetesa, baz danych, plików. Tu już jest wymagany zakup storage'u, mamy możliwość zakupu storage'u hot lub cold, hot z szybkim dostępem, czyli dane przechowywane są na macierzach, cold, dane przechowywane są na taśmach. Jak to działa? Cały panel, całość zarządzana jest przez Metallic Control Plane'a i tu należy podkreślić odpowiedzialności Commvaulta, o których wspomniałem, czyli dostępność, utrzymanie infrastruktury, poprawki, wsparcie. Bodajże w klasycznej infrastrukturze na jedną złotówkę wydaną na system backupowy, dodatkowo 2 należy wydać na utrzymanie, przeszkolenie pracowników, utrzymanie sprzętu, utrzymanie supportu, zarządzanie infrastrukturą. Tu jakby ta odpowiedzialność jest na Commvaulcie.
który dodatkowo w cenie zawiera support. Commvault ma największą bazę wspieranych aplikacji i systemów. Linux, Windows Server, najpopularniejsze hypervisory, aplikacje, bazy danych, SQL, SAP HANA, Oracle, Dynamics 365. Przechodząc do infrastruktury. Metallic daje nam elastyczne możliwości przechowywania danych. Może to być w chmurze ażurowej, może to być w chmurze innego dostawcy, tylko oczywiście wtedy zliczane są koszty zakupu przestrzeni. Możemy też wykorzystać istniejące zasoby, które posiadamy. Hyperscale, czyli konwoltowe zasoby hardware'owe. Możemy to również przygotować na kopii lokalnej i oraz część w chmurze. Bezpieczeństwo. Metallic kładzie istotę w bezpieczeństwie. Tak jak już wspomniałem, autoryzacja, autentykacja, audyt. Wszystkie dane są z defaultu szyfrowane po porcie 443. Kopie są odizolowane, daje nam to pewność, że tylko dana aplikacja ma dostęp. Wsparcie do wszystkich aplikacji Office 365, tak jak już wspomniałem, z nielimitowanym storage'em, z nielimitowanym czasem retencji danych, granularne wyszukiwanie, możemy backupować pojedynczą, odzyskiwać pojedynczą wiadomość z Teamsów i przesyłać ją na inną skrzynkę do innego pliku. Jak wygląda infrastruktura? Przechodząc do backupowania endpointów, storage również tutaj jest nielimitowany. Mamy gwarancję szybkiego odtwarzania, dodatkowe zapewnienie bezpieczeństwa dzięki geolokalizacji. Przegląd infrastruktury, jak wygląda. Możliwość backupowania VM-ek, Hyper-V, VMware'a. Nie ma opłat za transmisję danych. Opłacamy wyłącznie storage. Tak samo to wygląda, jeśli chodzi o bazy danych. Jest konieczność zakupu storage'u bez opłat transmisji danych. I identycznie w przypadku plików. Ja myślę, że tutaj wstępu na tyle. Marcin, oddaję Ci głos i zapraszam Państwa do pokazów czy szkolenia. Dzień dobry, Marcin Połatyński. Nie wiem, czy się wyciszyłem. Słuchajcie, Marcin, tak jest. Słuchaj mnie? Super. Dzień dobry, Marcin Połatyński. Ja jestem w ADT inżynierem odpowiedzialnym za wdrożenia także Metallica oraz głównie Commvaulta. Ponieważ Metallic oparty jest o Commvaulta, więc tutaj tak naprawdę wszystko, co robimy, realizujemy w Commvaulcie, jesteśmy także w stanie zrealizować w Metallicu, dlatego też jeżeli ktoś ma, macie Państwo wiedzę już na temat Commvaulta, to wdrożenie Metallica nawet we własnym zakresie jest rzeczą bardzo łatwą, prostą i przyjemną, którą można zrobić w ciągu kilku minut. Mówię tutaj o wdrożeniu Office 365. Pozostałe funkcjonalności, które Metallic oferuje, też jesteśmy w stanie w bardzo szybki i elastyczny sposób wdrożyć, nie czekając na infrastrukturę, którą musielibyśmy zakupić, tak jak w przypadku innych rozwiązań, czy to on-prem, czy cloud. Ja dzisiaj się skupię w swojej prezentacji i chciałbym Państwu pokazać, jak
w kilkanaście minut skonfigurować Metallica tak naprawdę od zera do momentu uruchomienia i wyzwolenia pierwszego backupu SharePointa, Exchange'a online, Teamsów czy OneDrive'a. Już też udostępniam ekran. Sekundka. Czy widać mój ekran udostępniony? Super. Więc tak, zakładając konto w Metalliku, ja akurat tutaj działam na koncie trialowym, które ma, na którym możemy zabezpieczyć do 25 użytkowników i jest ono ważne przez 30 dni. Jeżeli Państwo byście chcieli przetestować we własnym zakresie, także można takie konto utworzyć. Jeżeli chcielibyście przetestować z nami, też jesteśmy oczywiście w stanie wesprzeć przy takim krótkim, szybkim i według mnie przyjemnym pocu. I takiego poca jesteśmy w stanie zrealizować dosłownie dla Office'a 365 czy backupu endpointów w kilkadziesiąt minut do maksymalnie dwóch godzin. Poza backupem Office'a 365 czy endpointów, mówię tutaj o laptopach czy komputerach stacjonarnych, mamy także możliwość backupu, tak jak Kamil wspominał, baz danych MS SQL-owych, SAP HANA, czy to wirtualizacji VMware, Hyper-V, Salesforce'ów, czy plików płaskich z infrastruktury on-premowej lub cloudowej. Ja się skupię, ponieważ też mamy nie za dużo czasu, na konfiguracji backupu Office'a 365. A więc tak, zakładając konto w Metalliku, czy to jest konto trialowe, czy to jest konto już docelowe, jeżeli zdecydują się Państwo na zakup Metallica, po zalogowaniu naszym oczom pokazuje się główna konsola Metallica, w której na samym początku wybieramy region, gdzie dana instancja metallicowa jest przechowywana, a także storage. I tutaj wybieramy na podstawie kilku lokalizacji, w których jest składowany Metallic, czy to Szwajcaria, czy to Holandia, Niemcy. Mamy taki ekran wyboru przy pierwszym zalogowaniu i pierwszej początku konfiguracji. A więc tak. Jeżeli chcielibyśmy skonfigurować backup Office 365, tworzymy sobie nową konfigurację dla Exchange'a. Wymogiem dla Exchange'a jest, aby to zrobić w prosty i szybki sposób, posiadanie na czas integracji Metallica z Office'em 365 konta w Office 365 z uprawnieniami Global Administratora. I mając takie konto tylko i wyłącznie na czas wdrożenia, jesteśmy w stanie w szybki sposób, łatwy, przyjemny skonfigurować taki backup. Wybieramy sobie region, gdzie mają być nasze kopie bezpieczeństwa przechowywane, czy to jest Holandia, Szwajcaria. W przypadku triala mamy tylko trzy możliwości. Jeżeli będzie już konto permanentne, tych możliwości będzie zdecydowanie więcej. Wybieramy sobie Holandię. Ja już też mam przygotowane wcześniej środowisko Office 365, jest to środowisko testowe, tylko na czas pokazu, więc ja się zintegruję z tym środowiskiem i dojdziemy do etapu wykonania pierwszego backupu, wyzwolimy taki backup. Ciężko mi powiedzieć, czy ten backup się skończy do czasu zakończenia webinaru. Mam nadzieję, że tak, więc jeżeli będziemy mieli jeszcze kilka minut, to pokażę Państwu, jak wygląda procedura też odzysku. I tak, wpisujemy nas w naszego klienta. Może to być Exchange Online Demo. Wybieramy ekspresową konfigurację. Logujemy się przy użyciu konta Microsoftowego. Ja już tutaj mam wcześniej zalogowaną instancję Office 365. Klikamy na autoryzację.
Wybieramy konto, którym się zautoryzujemy. To konto po prostu nam się podpowiada, bo ja już wcześniej byłem tutaj w przeglądarce zalogowany do tego Office 365. Akceptujemy stworzenie dostępu Metallica do naszej organizacji Office 365. I jak to bywa na demonstracjach, zdarzają się także problemy. Po ponowieniu już serwis account się nam utworzył. Po autoryzacji tworzymy naszą instancję Exchange'a online w Metallicu. I w tym momencie będziemy już w stanie przypisywać plany do czy to całej organizacji, czy grupy, czy konkretnych użytkowników. I po takim przypisaniu planu jesteśmy już w stanie wykonać pierwszy backup. Podczas pierwszej konfiguracji tworzą nam się plany przechowywania danych, które określają retencję, z jaką będą nasze maile przechowywane. Te plany sobie możemy podejrzeć. Mamy standard na samym początku utworzone trzy plany. Plan, który będzie przechowywał maile przez 5 lat, 7 oraz nieskończoność. Tak jak Kamil mówił, Metallic udostępnia nielimitowaną przestrzeń, jeżeli chodzi o backupy mailboxów, SharePointa czy OneDrive'a, więc ja zawsze rekomenduję przypisanie polityki nieskończoność, chyba że organizacja wymaga inaczej, to wtedy oczywiście się dostosowujemy do tego. Możemy także stworzyć swój plan ze swoją własną, z góry zdefiniowaną retencją i taki plan także przypisać. Ja na potrzeby naszego pokazu demonstracyjnego wykorzystam plan nieskończoność. Mamy już skonfigurowaną integrację z Exchange'em Online, więc teraz przechodzimy do zakładki Protect, Office 365, wybieramy naszą instancję. Te mailboxy i teraz tak, jeżeli chcielibyśmy dodać pojedynczy mailbox, możemy to zrobić na pojedynczych mailboxach. Te mailboxy nam się tutaj za chwilkę odświeżą lub możemy przypisać plan dla określonej grupy, czy to też dla wszystkich użytkowników w organizacji. Wybierzmy sobie wszystkich użytkowników w organizacji, przypisujemy politykę nieskończoność, save i w ciągu 2-3 minut, gdy Metallic odświeży sobie nasze wszystkie konta w organizacji, będziemy mogli wyzwolić pierwszy backup. Pojawiło się już, widzę, pytanka, ale odpowiem na te pytania. Kamil już odpowiada, dobrze. Plan dla wszystkich użytkowników został przypisany, więc możemy przejść do zakładki Mailbox i widzimy, że wszyscy użytkownicy z naszej organizacji, do wszystkich użytkowników został przypisany plan. W tym momencie jesteśmy w stanie uruchomić pierwszy backup oraz po wykonaniu już ten backup odtwarzać. Także jak Państwo widzicie, w ciągu 5-10 minut z wykorzystaniem standardowych polityk w nieskończoność jesteśmy w stanie wykonać taki backup Exchange'a online. Plan
przechowywania danych możemy także zmodyfikować w trakcie już działania naszego tenanta tutaj w Office 365. Standardowo jest także przypisany harmonogram wykonywania zadań. Ten harmonogram możemy sobie też podejrzeć w planach. I ten harmonogram określa, że dany backup będzie wykonywany co 8 godzin. Czyli tak naprawdę co 8 godzin będziemy mieli wykonany backup przyrostowy Office 365. I teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie wykonać manualnie taki backup, możemy też go wykonać manualnie per pojedynczy użytkownik lub per cała organizacja i wtedy wszyscy nasi użytkownicy są backupowani. Wykonajmy taki backup teraz ręcznie per cała organizacja. I tutaj jak mamy już nasze instancje Office 365 na kolumnie Action, wybieramy backup. All mailboxes, to się zgadza. I teraz zadanie backupowe wystartowało i jest wykonywane. Takie zadanie możemy też podejrzeć w zakładce z lewej strony Jobs i widzimy, że dany job jest wykonywany. Możemy podejrzeć jego status, jaki jest zakres użytkowników. Ponieważ ten backup będzie się kilka minut wykonywał, także Państwu w tym czasie pokażę, jak wykonać konfigurację SharePointa i OneDrive'a, Teamsów, czyli pozostałych usług z Office 365. I analogicznie jak z Exchange'em online, klikamy Add Office App. Możemy to zrobić tutaj z poziomu już konsoli, tej, którą Państwo widzicie, lub też wrócić na główną stronę Metallica. I w New Configuration klikamy na przykład OneDrive. Wybieramy Storage, gdzie mają być nasze kopie przechowywane. Klikamy Next. I analogicznie do konfiguracji Exchange'a Online konfigurujemy OneDrive'a. Wpisujemy nazwę naszej instancji w Metallicu. Logujemy się do konta w Microsoftie. Akceptujemy dodanie uprawnień dla aplikacji. I nasz klient do backupu OneDrive'a także został już skonfigurowany. Przechodzimy do zakładki Protect Office 365. Tu powinien pokazać OneDrive. A chyba nie kliknąłem Create. Jeszcze raz sobie przejdę przez tą opcję. I poprzednio nie kliknąłem przycisku Create. Z tego co widzę, nasze zadanie Office 365 Exchange Online zostało zakończone. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że możemy także pracować tutaj w Metallicu na zakładkach.
co też, jak często bywa, nie jest jasne. A ten backup jeszcze widzę trwa. I mamy też skonfigurowaną integrację z OneDrive'em i analogicznie wchodzimy w naszego klienta OneDrive'owego. Jeżeli chcemy, wybieramy poszczególnych użytkowników, zaznaczamy kilku użytkowników, przypisujemy im interesujący nas plan i klikamy Add. Najwygodniejszą metodą i metodą, która od razu nam automatyzuje dodawanie nowych użytkowników, czy to Exchange'owych, czy Teams'owych, czy OneDrive'owych, poprzez All Users lub odpowiednią grupę, wybranie polityki i w tym momencie każde nowe konto w Office 365 automatycznie będzie dodawane do backupu. W zakładce konfiguracja tak naprawdę tutaj nic nie musimy robić. Jeżeli wydajność backupu Exchange'owego czy OneDrive'owego byłaby niewystarczająca, mamy możliwość dodania kolejnych Azure App'ów, które zwiększają nam tutaj wydajność backupu naszych kont Office 365. I teraz chcąc wykonać backup OneDrive'a ręcznie, analogicznie Action, Backup, All Users i ten backup w tym momencie został wyzwolony. Zobaczmy, czy nasz backup Exchange Online został zakończony. Z tego, co widzę, jeszcze trwa, więc musimy chwilkę jeszcze poczekać. Idąc do następnej aplikacji, wykonamy integrację z Teamsami. Logujemy się do Microsoftu. Zautoryzujemy utworzenie Azure App'a. Na końcu procesu integracji klikamy Create. I analogicznie jak dla OneDrive'a czy Exchange'a przypisujemy zakres użytkowników, zakres naszych użytkowników, czy to poszczególne kanały, czy wszystkie kanały. Patrzymy, jakie mamy kanały, które możemy backupować i analogicznie jak do poprzednich usług pierwszy backup możemy wykonać ręcznie, nie czekając na harmonogram automatyczny. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli tak chodzi o Teamsy. Pozostała nam integracja z SharePointem. Logujemy, wpisujemy nazwę naszego klienta. Z SharePointem tutaj mamy jeden krok więcej, ponieważ jeszcze musimy zautoryzować dodatkowo aplikację. To zaraz Państwo zobaczycie. I tutaj właśnie musimy wykonać dodatkowy krok. Dodanie aplikacji już w samym SharePoincie.
Metalik, jak Państwo też tutaj możecie zobaczyć, praktycznie prowadzi nas krok po kroku, co należy zrobić, czyli klikamy w link, który mamy do naszej aplikacji, logujemy się. W drugim kroku musimy skopiować App ID i nacisnąć przycisk Lookup. Podświetli nam się tytuł oraz redirect powinien. Następnie kopiujemy krok trzeci, czyli domenę aplikacji. Kopiujemy to app domain oraz XML, który jest w czwartym kroku. Autoryzujemy aplikację. Ufamy jej. I teraz wracamy do naszego Metalika. Akceptujemy, że powyższa operacja została wykonana i klikamy Create. Więc jak Państwo widzicie, z wykorzystaniem polityk z góry zdefiniowanych 5, 7 czy 10-letniej, czy nieskończoność, nawet nie potrzebujemy na to pół godziny, tylko 15 minut, więc codziennie do przerwy kawowej moglibyśmy skonfigurować kilka organizacji i zabezpieczyć te organizacje, jeżeli chodzi o Office 365, wszystkie aplikacje, które on udostępnia. I jeżeli chodzi tutaj o SharePointa, analogicznie jak do poprzednich funkcjonalności Teamsów, OneDrive'a czy Teamsów, dodajemy albo poszczególny site do backupu. Nie wiem, czy tutaj będę miał jakieś sajty, chyba nie. Ale w przypadku, jeżeli Państwa w Państwa SharePointie są sajty, to te sajty możemy przypisać do polityki przechowywania ręcznie lub wszystkie sajty lub określone grupy lub projekty. Przypiszmy sobie wszystkie sajty. I teraz przechodząc do sites, te wszystkie sajty nam tutaj się pojawią. W moim przypadku akurat ja nie mam żadnych sajtów w SharePointie skonfigurowanych, więc tutaj mi się nic nie pojawi. I analogicznie możemy wykonać taki backup ręcznie. Więc prosta, łatwa i przyjemna sprawa. Nawet jeżeli byście Państwo chcieli wykonać swoje własne polityki, to też nie zajmuje to dużo czasu. Spójrzmy sobie teraz na nasze zadania z Office 365, które zostały wyzwolone. Zadania już widzę, że się skończyły, więc możemy teraz przejść do zakładki ponownie Protect Office 365. I tutaj od razu widzimy, jakie są rozmiary tutaj backupów na froncie, czyli tyle, taki jest rozmiar naszych mailboxów oraz naszych Teamsów. I teraz chcąc odzyskać, możemy to zrobić globalnie. Będziemy mieli tutaj wszystkich użytkowników wylistowanych i teraz przechodząc w konkretnego użytkownika widzimy jego mailbox i możemy odzyskać dowolny element. Wybieramy sobie element, który interesuje nas do odzysku. Wskazujemy oryginalną lokalizację, wskazujemy inną lokalizację, jeżeli inną, to musimy wskazać mailboxa, do którego to odzyskamy oraz folder. W przypadku oryginalnej lokalizacji to odzyskuje się do skrzynki użytkownika. Także Metalik spełnia wymagania GDPR-u, więc w każdym momencie jesteśmy w stanie także usunąć takiego użytkownika z backupu czy konkretny folder. W przypadku, gdyby dany użytkownik chciał, abyśmy zapomnieli,
jego skrzynkę mailową, czy to zasoby OneDrive'owe, więc też taką funkcjonalność tutaj mamy do usunięcia pojedynczego elementu. Jeżeli chodzi o rozmowy, czaty w Teamsach, także tutaj z poziomu skrzynki użytkownika jesteśmy w stanie takie konwersacje Teamsowe przywrócić. Możemy także, jeżeli chodzi o Exchange'a online, zrobić sobie recovery pointa, wybierając użytkownika. Możemy odzyskać pojedyncze message'e. I podobnie jak do poprzedniego widoku widzimy także całą skrzynkę użytkowników, danego użytkownika. Jeżeli chodzi o konfigurację backupu, czy to też konieczność odtworzenia Exchange'a online, to byłoby na tyle. Przejdziemy sobie dalej do OneDrive'a. Co prawda ja tutaj w OneDrive'ie nie mam żadnej zawartości, ale jeżeli mielibyśmy tutaj przykładowe, jeżeli mielibyśmy tutaj użytkownika, który miałby jakieś dane w OneDrive'ie, także jesteśmy go w sposób analogiczny jak do odzysku Exchange'a przywrócić. Wybierając folder, wskazujemy restore, czy to do oryginalnej lokalizacji, czy to do lokalizacji innego użytkownika. Jest naprawdę tutaj, działa to bardzo szybko, więc taki odzysk też nie zajmuje dużo czasu i przeglądanie danych, także jak Państwo widzicie, jest bardzo szybkie. Ostatnią rzeczą, którą pokażę, jak też można odzyskiwać, to są kanały Teamsowe. I tutaj analogicznie jak do poprzednich funkcjonalności wchodzimy w nasze Teamsy, wybieramy kanał, możemy wejść bezpośrednio w ten kanał, stworzyć dla niego, wybrać z jakiego dnia ma być to odzysk, na jaki dzień ma być status danego kanału. Tworzymy takiego recovery pointa. Ja tutaj nie jestem w stanie stworzyć, bo mam tylko jeden backup, dlatego pokażę, jak to zrobić na ostatnim backupie, który jest dostępny. I żeby teraz odtworzyć taki kanał, wskazujemy restore items, czyli pliki z kanału, lub odzyskujemy cały kanał. Wybierzmy sobie odzyskanie całego kanału. I także wskazujemy, czy ma być to lokalizacja oryginalna, czy to ma być inna lokalizacja. Klikamy submit i w tym momencie przechodzimy do zakładki jobs. Jeżeli takie zadanie odzysku zostało wyzwolone, to nam się tutaj job, który został wyzwolony z odzyskiem, pojawi i widzimy także jego status. Jeżeli chodzi o backup Office 365 i jak go można w łatwy, szybki i przyjemny sposób skonfigurować, czasami Państwo widzieliście, że nie jest to nic skomplikowanego. Metoda konfiguracji takiego backupu to jest tak naprawdę next, next, finish. Mając konto globalnego administratora, co nam w ogóle już maksymalnie ułatwia, jest to naprawdę szybka metoda do realizacji zabezpieczenia Office 365. Z mojej strony to byłoby na tyle.